Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Współczesnym Jezusowi Żydom nie mieściło się w głowie, jak można spożywać ludzkie mięso. Czyż Mesjasz namawia ich, a tym samym dziś każdego z nas, do kanibalizmu? Kiedy dłuższą chwilę zastanowimy się nad tym, co mówi do nas Chrystus, pytanie to wydaje się być zasadne, a postawa słuchaczy Jezusa wydaje się zupełnie zrozumiała. Nauczyciel z Nazaretu nie posługuje się tutaj żadnym obrazem, przenośnią, symbolem lub metaforą. Jezus naprawdę mówi o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi. Użyty w tym miejscu grecki rzeczownik sarx należałoby właściwie przetłumaczyć jako mięso, w odróżnieniu od soma, czyli ciała zmysłowego, jako odzienia dla duszy. A zatem Jezusowi chodzi nie o symboliczne spożywanie, ale o rzeczywiste karmienie się Jego ciałem, tak jak spożywa się mięso zwierząt. Takie rozumienie może i w nas wywołać oburzenie. Podobnie jest z krwią. W Starym Testamencie Bóg przecież zakazał spożywania krwi zwierząt, uważając ją za siedlisko życia. Krew mogła być przelana i ofiarowana Bogu, gdyż jedynie On jest Panem życia. A teraz Bóg chce nas napoić swoją krwią, swoim życiem. Żydzi są zgorszeni słowami Jezusa, a my? Co w nas wywołują słowa Chrystusa? Czy w Eucharystii widzimy dar Boga, w którym On sam daje nam się za pokarm, karmi nas samym sobą i poi nas swoim wiecznym życiem? Czy przyjmuje ten pokarm z wdzięcznością?